W tym filmie opowiemy sobie o stopniach utlenienia, czyli takiej wielkości, która umożliwi nam pisanie i bilansowanie równań reakcji Redox. A sama idea stopni utlenienia jest bardzo prosta. Można je rozumieć w taki sposób, że jest to ładunek, jaki miałby dany atom, gdyby wszystkie wiązania, które tworzy, były jonowe. Tak więc cała sztuka w ustalaniu stopni utlenienia polega na analizie elektroujemności pierwiastków, które budują dane związki chemiczne, ponieważ to ona będzie decydować nam, który atom jakby silniej przyciąga na siebie elektrony i który będzie się ładował ujemnie, a który będzie ładował się dodatnio, no bo te elektrony zostaną mu zabrane. Rozważmy sobie zatem taki przykład. To jest cząsteczka chlorowodoru. Jak, ma, jak mają się elektroujemności wodoru i chloru do siebie? Elektroujemność to jest taka cecha pierwiastków charakterystyczna dla każdego z nich. Odczytać je można chociażby z układu okresowego. Tak więc odczytuję, i elektroujemność dla wodoru wynosi 2,1 w skali, której, z której korzysta układ okresowy, na który akurat patrzę. A elektroujemność dla chloru wynosi 3,2. Im wyższa elektroujemność, tym wyższa siła, tym większa siła, z jaką dany atom przyciąga elektrony. Zatem możemy spodziewać się, że te elektrony będą przesunięte w stronę chloru. I teraz, mimo tego, że w chlorowodorze występuje wiązanie kowalencyjne, a nie jonowe, to przy ustalaniu stopnia utlenienia, Zapominamy o tym, traktujemy je tak, jakby było jonowe. Co to znaczy? Jeżeli zakładamy w takim razie wiązanie jonowe, a elektrony są przyciągane w stronę bardziej elektroujemnego atomu, no to on wtedy naładowałby się ujemnie, no a ten naładowałby się dodatnio, bo te elektrony zostałyby mu zabrane. A zatem, zakładając taką budowę jonową cząsteczki. Chlorowodoru dostalibyśmy dodatnio naładowany kation wodoru i ujemnie naładowany anion chlorkowy. Co to znaczy? Jeżeli jakby zakładając związanie jonowe dostalibyśmy takie, takie jony, oznacza to. Że atom wodoru w cząsteczce chlorowodoru ma stopień utlenienia plus 1, bo naładowałby się jedno dodatnio przy założeniu wiązania jonowego w tej cząsteczce. Jeżeli atom chloru przyciąga na siebie elektrony, to przy założeniu wiązania jonowego nabrałby ładunku minus 1, a zatem jego stopień utlenienia również wynosi minus 1. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób zapisałem stopnie utlenienia. Stopnie utlenienia zapisujemy cyframi rzymskimi, czyli to jest rzymska jedynka, rzymska jedynka jeszcze raz. I stopnie utlenienia, jak widać, mogą być dodatnie lub ujemne. I precyzujemy to właśnie, na, stawiając znak plus lub minus przed liczbą, przed tą cyfrą rzymską. Czyli piszemy plus 1 i minus 1, gdy chcemy określić stopień utlenienia. Możliwe jest także, żeby nie pisać tego znaku plus tutaj. Możliwe jest y, pominięcie go y, i zapisanie tego w taki sposób. Czyli y, przy dodatnich stopniach utlenienia znak plus nie jest konieczny, aczkolwiek jest mile widziany i często. Y, Pomaga nam uniknąć błędu. Moim zdaniem, określanie stopni utlenienia to jest taka trochę minigra. No i jak każda gra ma jakieś swoje reguły. I tutaj wypisałem sześć takich reguł, które pozwolą nam określać stopnie utlenienia atomów w praktycznie dowolnym związku chemicznym. To jest na tyle proste, że nawet gdyby ktoś nam podał jakiś bardzo skomplikowany związek chemiczny, zsyntetyzowany miesiąc temu w jakimś bardzo nowoczesnym laboratorium, to prawdopodobnie byliśmy w stanie, bylibyśmy w stanie to zrobić. No i teraz jakie są te reguły? Pierwsza z nich, bardzo użyteczna, mówi, że suma stopni utlenienia w cząsteczce równa się 0 lub równa jest ładunkowi jonu, jeżeli rozpatrujemy stopnie utlenienia w jakimś jonie. Rozpatrzmy sobie jakiś przykład łatwy H2O. Ja tu na razie te stopnie utlenienia podam i musicie uwierzyć, że takie one są. Wodory, oba z nich mają stopień utlenienia plus 1, a ten ma stopień utlenienia minus 2. Sumujmy sobie zatem stopnie utlenienia wszystkich atomów. No to mamy tak. Mamy dwa razy 1... No, bo 2 atomy wodoru o stopniu utlenienia plus 1 plus 1 razy, no, minus 2. Prawda? No, bo sumujemy, ale stopień utlenienia tlenu jest ujemny, dlatego trzeba, trzeba pamiętać o tym znaku minus. 2 razy 1 to jest 2. 1 razy minus 2 to jest minus 2. Równa się 0. Zatem zgadza się. Woda jest cząsteczką obojętną, więc powinno wyjść 0. A rozpatrzmy sobie teraz jakiś jon. Weźmy sobie na przykład jon. Niech będzie węglanowy. CO32-. I znowu stopnie utlenienia. Ja powiem, że tak. Węgiel jest, ma stopnie utlenienia plus 4, a każdy z tlenów minus 2. Sumujemy stopnie utlenienia. Mamy 1 razy 4. Jeden węgiel stopień utlenienia 4 plus 3 atomy tlenu, gdzie każdy z nich ma stopień utlenienia minus 2. W sumie daje to 1 razy 4 to jest 4, 3 razy minus 2 to jest minus 6 i to się równa minus 2. Jak popatrzymy, to jest dokładnie ładunek jonu węglanowego. Zatem zgadza się. Czyli, nawet na podstawie wzorów sumarycznych, znając stopnie utlenienia, jesteśmy w stanie przekonać się, czy te stopnie utlenienia napisane są poprawnie. Gdyby były napisane niepoprawnie, np., na ktoś by wziął, że wodór ma stopień utlenienia plus 2, nie wyszłoby mu tutaj 0 i to byłby dla niego sygnał, że popełnił błąd. Przejdźmy teraz do zasady drugiej. Ona mówi, że fluor ma zawsze stopień utlenienia minus 1. To wynika z tego, że fluor jest najbardziej elektrojemnym pierwiastkiem, no jaki znamy. Jest e, najbardziej elektrojemnym pierwiastkiem ze wszystkich pierwiastków. Jego elektrojemność wynosi 4. E, zatem jeżeli jest najbardziej elektrojemny, to fluor we wszystkich połączeniach ze wszystkimi innymi pierwiastkami będzie na siebie ściągał elektrony a że fluor chce tworzyć tylko jedno wiązanie, no to będzie mógł ściągnąć tylko jeden elektron na siebie dodatkowy, czyli będzie mieć właśnie stopień utlenienia minus jeden. Trzecia zasada mówi, że tlen ma zawsze stopień utlenienia minus dwa. To wynika z tego, że tlen jest drugim najbardziej elektrojemnym pierwiastkiem w całym układzie okresowym. Zatem tlen, który lubi, lubi tworzyć dwa wiązania, będzie... Prawie zawsze, bo właśnie są od tego dwa, są właśnie wyjątki od tego, ale tlen będzie prawie zawsze ściągał na siebie dwa dodatkowe elektrony, a więc będzie przyjmować stopień utlenienia minus 2. Teraz właśnie te wyjątki, o których mówiłem, to jest no, oczywiście związek z fluorem, tlenu z fluorem. To jest fluorek tlenu, wzór OF2. Tutaj narysowałem jego wzór strukturalny, no i widzimy, że ten tlen, który zazwyczaj jest na tyle silny. Żeby ściągnąć na siebie elektrony, bo w połączeniu z fluorem, z tym najsilniejszym pierwiastkiem, no akurat je traci. I to jest jedyny taki pierwiastek, fluor, który jest w stanie to zrobić tlenowi. Czyli w takim związku, jak spróbujemy sobie przypisać stopień utlenia, no to fluor, tak jak mówi nam zasada numer dwa, będzie mieć stopień utlenia -1. Zawsze. Do tego akurat nie ma wyjątku. A tlen tutaj normalnie ściąga na siebie dwa elektrony, ale w tym wypadku akurat fluory, każdy z fluorów kradnie po jednym elektronie, tak jakby czyli tlen przyjmuje wyjątkowo tutaj stopień utlenienia plus 2 czyli yy, yy, no tak czyli tutaj mamy taki jeden wyjątek drugim wyjątkiem są nadtlenki na przykład yy, nadtlenek wodoru znany nam, prawda, w wodzie utlenionej obecny tutaj jego wzór strukturalny dlaczego teraz to jest sytuacja wyjątkowa no dlatego, że Popatrzmy sobie, wodór jest słabszy od tlenu, tak więc tlen będzie ściągał ten elektron wodoru na siebie, ale popatrzmy na to wiązanie tutaj. Tutaj jest powód, dla którego to jest też wyjątek, dlatego że no tlen z drugim tlenem są tak samo silne. Żaden z nich nie jest w stanie przyciągnąć elektronu na siebie. Zatem wypadkowy efekt jest taki, że ten tlen. Ściąga na siebie tylko jeden elektron od tego atomu wodoru słabszego, zatem będzie mieć stopień utlenienia minus jeden. A ten tlen no, też nie jest w stanie zabrać elektronu temu tlenowi, są tak samo silne. Jest w stanie zabrać tylko temu atomowi wodoru, zatem też będzie mieć minus jeden. A wodór będzie plus jeden, bo jeden elektron mu zabrał ten tlen. A ten wodór też będzie plus jeden, bo jego elektron został przyciągnięty przez tlen. Zasada czwarta teraz właśnie będzie o wodorze. Wodór zazwyczaj przyjmuje stopień utlenienia plus 1, tak jak się spotkaliśmy na przykład już z tym w, przy okazji tlenku wodoru, czasami minus 1. To się najczęściej dzieje w wodorkach metali aktywnych, na przykład, nie wiem, wodorek sodu. Wodorek sodu Elektrojemność sodu około 0,9, elektroujemność wodoru 2,1, wodór ma większą elektrojemność, silniej przyciąga elektrony, zatem ściąga na siebie elektrony z sodu, a więc przyjmuje stopień utlenienia minus 1, a sód plus 1. Zasada piąta mówi, że kationy metali mają stopień utlenienia równy ładunkowi, prawda? czyli kation sodu, Na+, ma stopień utlenienia plus 1. Kation magnezu 2 dodatni ma stopień utlenienia plus 2. Kation glinu trój dodatni ma stopień utlenienia plus 3. No i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest oczywiste. Zasada szósta: że pierwiastki w stanie wolnym mają stopień utlenienia równy 0. Mamy sód, stopień utlenienia 0. Wodór gazowy, cząsteczkowy, stopień utlenienia równy 0. Tlen cząsteczkowy, stopień utlenienia równy 0. Cząsteczka P4, fosforu, stopień utlenienia 0. S8 takie, to są takie pierścienie ośmioczonowe, siarkowe, nieważne stopień utlenienia równy 0. I to jest wszystko. Tylko te 6 zasad pozwoli nam określać stopnie utlenienia we wszystkich związkach chemicznych. I spróbujmy sobie przećwiczyć to na paru jakichś prostych przykładach. Popatrzmy sobie zatem na nasze trzy przykłady z dwoma bonusowymi jeszcze. No i spróbujmy przypisać stopnie utlenienia wszystkim atomom w tych związkach. Zaczynamy od góry. Przykład pierwszy to jest trójtlenek chromu CRO3. No i jak się do tego zabrać? Korzystamy z naszych zasad. Co na pewno wiemy? Wiemy, że tlen na pewno będzie mieć, elektro, e, nie tylko stopień utlenienia minus 2. Dlatego tutaj nie, 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 nie widać żadnego fluoru, więc nie ma zagrożenia, że właśnie będą te wyjątki. To jest taka normalna sytuacja, więc tlen ma stopień utlenienia minus 2. Ale to jak policzyć stopień utlenienia chloru, chromu? Oznaczmy go sobie na przykład symbolem X. Korzystamy wtedy z, z naszej zasady oznaczonej numer 1 na poprzednim slajdzie. Czyli, że stopnie utlenienia... W związku obojętnym muszą sumować się do zera. No zatem sumujmy je sobie i otworzymy wtedy takie równanie, bardzo łatwe do rozwiązania, z którego się dowiemy, ile wynosi x. Czyli mamy tak: jeden atom chromu o elektrojemności, o nie elektrojemności, tylko o stopniu utlenienia x, plus trzy atomy tlenu o stopniu utlenienia równym minus dwa. I wiemy, skoro to jest cząsteczka obojętna, że musi to się sumować do 0. A zatem 1 razy x to jest po prostu x, 3 razy minus 2 to jest minus 6, się równa 0. Robiąc proste przekształcenie algebraiczne dostaniemy x równa się 6. A raczej powinienem zapisać to rzymską cyfrą, no bo stopień utlenienia piszemy cyframi rzymskimi. A zatem chrom w tym związku ma stopień utlenienia plus 6. To jest trójtlenek chromu 6 czy tam, no, tlenek chromu-6. Zastanówmy się teraz nad stopniami utlenienia w anionie manganianowym 7. Yy, I tak, zabieramy się od tego, co znamy na pewno. Tlen ma stopień utlenienia 2, a zatem no, trzeba, musimy postąpić podobnie jak w przykładzie pierwszym. Yy, oznaczmy sobie znowu jako jakąś inną niewiadomą, na przykład Y, stopień utlenienia atomu manganu. Piszemy znowu podobne równanie. Jeden atom manganu o stopniu utlenienia Y plus cztery atomy tlenu o stopniu utlenienia minus 2, i teraz to musi się równać, to już jest jon, a nie cząsteczka obojętna, zatem ładunkowi jonu, który wynosi minus 1. No dobra, czyli mamy y minus 8, bo 4 razy minus 2, minus 1. Zatem y równa się Minus 1 plus 8, prawda, przenosząc na drugą stronę, czyli 7. A pisząc cyfrą rzymską to 7. Czyli ten atom manganu ma stopień utlenienia plus 7. I teraz zauważcie, że powiedziałem, że to jest jon manganianowy 7, prawda, w tych nawiasach podajemy wartościowości. I może się zdarzyć tak, ale nie jest tak zawsze, że wartościowość i stopień utlenienia dla danego atomu Są takie same, aczkolwiek nie jest to reguła. Trzeba pamiętać, że wartościowość i stopień utlenienia to nie jest to samo. Wartościowość nam mówi o ilości wiązań, a stopień utlenienia nam mówi o tym, ile elektronów wziąłby na siebie albo zostałby mu zabranych w połączeniach z innymi atomami. Więc miejmy to na uwadze. Zróbmy sobie teraz przykład trzeci. Tutaj narysowałem już wzór strukturalny, a nie sumeryczny, tak jak w dwóch powyższych przykładach. No, i tak, mamy tutaj siarkę i tlen. Tlen jest dużo, znaczy nie dużo, ale jest bardziej elektroujemny od siarki. Zatem on będzie ściągał na siebie elektrony. I teraz cała, dlaczego ten przykład w ogóle chciałem, żebyśmy zrobili, to dlatego, że tlen połączony jest z siarką wiązaniem podwójnym tutaj. zatem można to zrobić na różne sposoby. Albo wiemy po prostu, że każdy z tych tlenów musi mieć stopień utlenienia minus dwa zgodnie z naszą zasadą z poprzedniego slajdu. Albo możemy to zrobić tak bardziej na zrozumienie. Tlen jest bardziej elektroujemny od siarki, będzie ściągał na siebie elektrony z tych wiązań. Prawda? I z racji tego, że tu są dwa wiązania, no to tlen będzie ściągał na siebie po dwa elektrony od siarki. Każdy z tych tlenów. Czyli no, albo możemy posłużyć się, zapisać sobie wzór sumaryczny i zrobić to w sposób taki jak przedstawiony tutaj i tutaj, wiedząc, że tlen musi mieć minus 2 i wtedy otrzymalibyśmy odpowiedni wynik, rozwiązując takie proste równanie, albo patrząc, tylko patrząc na wzór strukturalny, wiemy właśnie, że ten tlen, każdy z nich ściąga po dwa elektrony od siarki, Zatem każdy z tych tlenów przyjmuje właśnie stopień utlenienia minus 2. Skoro siarka, siarce zabrane zostały po dwa elektrony przez trzy atomy tlenu, to w sumie daje 6 zabranych elektronów. Zatem stopień utlenienia plus sześć. No i rzeczywiście tak jest. To jest tlenek siarki, w taki w którym siarka występuje na plus szóstym stopniu utlenienia. Okej? Okay? Jako bonus, ja tutaj polecam już każdemu samodzielnie dowiedzieć się, jakie są stopnie utlenienia w tych związkach. Wszystkich atomów, ale konkretnie najbardziej interesujące wydają mi się o ten i ten w tych związkach. Spróbujcie to sobie zrobić samemu. To na dzisiaj tyle. Ja dziękuję. Zachęcam do subskrybowania, do komentowania. No i to tyle, jeśli chodzi o ten film. Do usłyszenia w kolejnym.